W Lubieniu Kujawskim odbył się festiwal piłki dziecięcej, będący połączeniem pikniku sportowego oraz turnieju na Zielonej Murawie. Imprezę przygotowały Młoda Włocławia oraz Dziecięca Akademia Piłkarska z Lubienia Kujawskiego. Oprócz zmagań na boisku, uczestników czekały konkursy, koncerty i inne atrakcje. Do poszczególnych drużyn powołani zostali chłopcy, którzy w ostatnim okresie treningowym wyróżniali się rozwojem umiejętności piłkarskich oraz zaangażowaniem w tę dziedzinę sportu. Jest to jedyny tego rodzaju festiwal w regionie, ponieważ oprócz zmagań na Zielonej Murawie postaraliśmy się również o stworzenie atmosfery pikniku rodzinnego. Dmuchane zabawki, do których dzieciaki miały swobodny dostęp, konkursy i koncerty na estradzie były niewątpliwym uzupełnieniem imprezy. Najważniejsza okazała się jednak sportowa rywalizacja. Ja byłem pierwszy. Pierwszy grałem, a wszyscy dopiero doszli za mną. A ile ty masz lat? 6. To od ilu lat grasz? Od 3. Od 3 lat? A co ci się podoba w piłce? No bo po prostu można strzelić gola, raz się walnie w głowę komuś. W turnieju uczestniczyli mali piłkarze z Lipna, Włocławka, Beldna, Wagańca oraz Inowrocławia. Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali pamiątkowe medale. Puchary powędrowały do zdobywców 3 pierwszych miejsc. Imprezę zorganizowano w ramach ogólnopolskiego Grassroots Football Festival.